Dobry Państwu, witamy serdecznie w gościnnym sołectwie Potasznia. Witamy serdecznie wszystkich gości zaproszonych, pana starostę Sławomira Strzeleckiego, pana burmistrza Piotra Lecha, pana wiceburmistrza Łukasza Rokitę. Witam pana wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, pana Edwarda Rybkę, radnych powiatu, radnych miejskich, no i przede wszystkim naszych wspaniałych mieszkańców. Proszę Państwa, dzisiaj jest dzień szczególny dla naszego sołectwa, bo uświadomiłam sobie, że minęło 10 lat, kiedy w czerwcu 2011 roku otwieraliśmy ten odcinek drogi do Gądkowic. Po 10 latach otwieramy odcinek drogi do Jachimówki. Tak jak pan burmistrz Rokita mówił, to jest pierwszy etap, więc mam nadzieję, że nastąpi również drugi etap. No i mamy od roku wspaniałą drogę przez Potasznie i Bracław. Bardzo z tego jesteśmy dumni, szczęśliwi i proszę Państwa, no cóż, dzisiaj mamy przepiękny dzień. Bozia się postarała, my również, wszyscy wczoraj u spowiedzi strażacy byli, więc naprawdę mamy farta, że mamy piękną pogodę i możemy dzisiaj obchodzić święto naszej wsi. Jak wiecie, tu mamy otwarcie drogi, za chwilę piękna uroczystość strażacka, no i później wspólne biesiadowanie z mieszkańcami. Oddaję głos panu burmistrzowi, gospodarzowi gminy Milicz. Będąc w Potaszni na Dniach Seniora, na Dniu Kobiet, na Festynie Końskim, z reguły poddawany byłem dość trudnej próbie odpowiedzi na pytania najpierw panie starosto, potem burmistrzu, a droga. No i te drogi sypały się w tych oczekiwaniach. Bracław Potasznia, Gądkowice, ostatnio Jachimówka. No, czułem ten ton zniecierpliwienia w tej sympatycznej świetlicy. Czułem ten wzrok Haliny Smolińskiej na sobie, też bardzo taki wyczekujący, oczekujący. No i myślę, że dzisiaj mogę w tym szczególnym miejscu, gdzie te trzy drogi się zbiegają, powiedzieć pani przewodnicząca, pani Karolino, melduje wykonanie zadania. No bez tych 900 metrów, ale jednak. To taka dygresja, pół żartem, pół serio, ale serio trzeba powiedzieć, że te drogi są jeszcze przykładem dobrej współpracy. Bo przecież drogę Bracław Potasznia wykonywał powiat milicki na naszą prośbę. Drogę do Gądkowic wykonywał powiat milicki z rządowego programu wówczas zwanego Schetynówkami. Ta współpraca dotyczy także ludzi wewnątrz, czyli musi być porozumienie, musi być zgoda, musi być przekonanie co do ważności celu. Za to przekonanie i za te decyzje bardzo dziękuję radnym, którzy w jednym ważnym momencie potrafią zdecydować. A jak decydują, podnosząc rękę za albo przeciw. Radni podnieśli rękę za zbudowaniem tej drogi, za współfinansowaniem drogi do Wrocławia. I za to dziękuję. Mogę przy okazji powiedzieć, że nie rozumiem tych, którzy takich decyzji nie podejmują, ale to jest temat na inną okazję. Dziękuję także tej społeczności, no, niezwykle aktywnej, niezwykle sprawnej, bo czego myśmy już tu nie mieli, tak? Oprócz tych wszystkich świąt, które regularnie się odbywają, no to przecież jeszcze i dożynki, jeszcze i Dzień Babci chyba był i zawsze na was można tutaj liczyć. Zameldowałem już wykonanie tego zadania i deklaruję, że oczywiście nie zostawimy tej drogi tak jak jest, tylko do Jachimówki będzie ona w pełni wykonana i w pełni zrobiona, więc pani przewodnicząca jeszcze trochę cierpliwości. Proszę Państwa, może jeszcze zanim oficjalnie zostanie przecięta wstęga,
to pozwólcie na taką minutową refleksję. Ja chciałabym zadedykować, nie wiem, zadedykować, czy to jest dobre słowo, ale chciałabym dzisiaj wspomnieć przy okazji tej drogi o jednym z mieszkańców Jachimówki, niezwykle dobrym, ciepłym, serdecznym człowieku, panu Zenonie Polańskim, który wspomagał nas we wszystkich działaniach. I panie Zenku, teraz do pana się zwracam. Niech pan dba o bezpieczeństwo wszystkich, którzy będą z tej drogi korzystali. Polegam na panu, szefie. No i ten rytualny moment, kiedy następuje oficjalne otwarcie poprzez przecięcie wstęgi. Bardzo poproszę pana starostę, bardzo poproszę budowniczego gminy Mielic, czyli Łukasza Rokitę, panią sołtys, no i panią przewodniczącą, której, jak powiedziałem, wzrok nieznoszący sprzeciwu między innymi przyczynił się do powstania tej drogi. Bardzo proszę. Dobra, dobra, dobra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy drogę.